Dobry wieczór Państwu. Tam. Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki PKO-BP Ekstraklasy. KGHM Zagłębie bezbramkowo remisuje ze Śląskiem Wrocław. Na pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Iwan Dżordżewicz. Tak więc, panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie tego spotkania. Witam Państwa, dobry wieczór jeszcze raz. Po takim krótkim okresie nowy zespół, nowe otoczenie, jakieś nowe wyzwanie i w tak krótkim czasie jak najszybciej trzeba się ogarnąć do pierwszego meczu, który jest też jedną wielką niewiadomą, bo sparingi to swoją jedną stronę, a emocje i presja w wyniku drugą. Także to chcieliśmy też sprawdzić w końcu po tych dla nas takiego udanego okresu przygotowawczego, gdzie chcieliśmy po prostu spędzić czas więcej razem i się poznać i w tym pierwszym elementem popracować na tej organizacji gry, która dla nas była bardzo ważna, żebyśmy mieli na czym budować zespół. Ten fundament, ten pierwszy cel dzisiaj był bardzo widoczny w tym meczu. Byliśmy z zespołem, który w organizacji gry i w ataku i obrony był bardzo dobrze. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na jakieś wielkie sytuacje. Pierwsza połowa pełna dominacja Śląska Wrocław. Szkoda, że nie mogliśmy to po prostu przekształcić na bramkę. Brakowało nam trochę więcej tego, jak się mówi, pazerności w polu karnym i takich szybkich decyzji, które z czasem dojdzie. Druga połowa, oczekiwaliśmy, że zrobimy lubię, musi ruszyć u siebie, bo to derby i ale to był taki ruch bardziej taki niezorganizowany, bardziej na chęci i emocjach nie stworzyli nam, była taka optyczna przewaga, ale bez wielkich okazji, to tak naprawdę tą drugą połowę mieliśmy tą bardziej klarowną Piotra Samzadalara i mogliśmy trochę więcej mieć z gry, tak jak mieliśmy pierwsze połowy, ale na pierwszy moment z tego, co oczekiwaliśmy, możemy być z tego zadowoleni, ale wiemy, że przynajmniej dużo pracy. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Dobry wieczór, trenerze. Konrad Omielianek, portal Śląsk.net. Mam pytanie o tą drugą połowę, bo powiedział teraz trener, że spodziewał się, że Zagłębie będzie chciało ruszyć do ataku, jako że grało przed własną publicznością, ale tak chyba do końca nie było i czy trener z perspektywy czasu nie żałuje tej decyzji, bo wydaje mi się, że o ile pierwsza połowa była pod nawet dyktando Śląska, to ta druga, szczególnie pierwsze pół godziny, no to nie działo się za wiele, chyba właśnie dlatego, że tak jak trener wspomniał, Śląsk nie bardzo chciał atakować, tylko był nastawiony na kontry, no ale nie było przestrzeni do tych kontr, no bo Zagłębie nie atakowało wcale, nie przeprowadzało zmasowanych ataków. Czy to nie był błąd, żeby Śląsk tak bardzo się cofnął w drugiej połowie? No to, że my się cofniemy, też zależy w dużej mierze od przeciwnika. Nie udało nam się na początku meczu wejść w rytm taki, żeby się utrzymać przy piłce i po prostu wejść do tego ataku jak pierwszej połowy. Zbyt szybko traciliśmy piłki. Jak szybko biega, traci się po prostu siły i byliśmy w takich 10-15 minut takim wielkim amoku, można powiedzieć, bo nie mogliśmy wejść z tego jakby ataku Lubina z upływem czasu. Myślę, po tych zmianach trochę wejść i boi Erika nam trochę ułatwiło. Mieliśmy już z Łyszczarzem kilka takich akcji pod polu karnym, ale też widać było, że niezgranie zespołu jeszcze szwankuje i takich 15 minut ma paracji, nie mogliśmy złapać tą grę, utrzymać się przy piłce, zmienić centrum gry i wyjść swoje połowy. Jeszcze jedno pytanie o napastników. Który z nich po dzisiejszym meczu jest bliższy z pierwszego składu na pogoń Szczecin? Bo według mnie ani Quintana, ani Exposito dzisiaj za bardzo nie pokazali swych atutów. No Quintana w pierwszej połowie miał sytuację, w której za długo zwlekał ze strzałem, zaś Exposito no, nie stworzył sobie żadnej klarownej sytuacji po wejściu na boisko. No, to jest wszystko element pracy. Będziemy pracować. Nie w tym momencie będziemy decydować, kto będzie grał w pogoni. Mamy cały tydzień, żeby pracować. Na pewno ten, który będzie lepiej wyglądał na zajęcie treningowe, będzie i według tego, co będzie wymagał następny przeciwnik, na tego zawodnika postawimy. W takim razie jeszcze ostatnie pytanie, bo Łukasz Bejger, spotkaliśmy go się na trybunach.
Pytanie, czy to jest kwestia tego, że po prostu hierarchia jest tak nisko, że nawet nie łapie się do kadry meczowej, czy tam jest jakieś drugie dno całej tej sytuacji? Nie, nie ma drugiego dna. Dla mnie to jest element piłki nożnej. Ktoś dzisiaj jest na ławce, ktoś dzisiaj jest poza kadrą, następnym w tygodniu może nawet być na ławce, zacząć grać. To już nie ma to znaczenia. Kadrę meczową ustalamy po to, co na dany mecz potrzebujemy, także uznaliśmy, że na ten mecz potrzebujemy takich ludzi. Nie ma żadnego dna. Łukasz dobrze pracuje, tylko dzisiaj wybraliśmy tak. Więc. Na początku chciałbym was pytać o bramkarzy, dlatego że dzisiaj widzieliśmy między słupkami Michała Szkolnika. Czy nie ma trener wrażenia, że ta dominacja Zagłębia w drugiej połowie wzięła się między innymi z tego, że no Michał Szkolnik w grze nogami nie czuje się dostatecznie pewnie. Były takie momenty, kiedy on sam nakazywał reszcie drużyny, żeby wyszło wyżej, że on chce zagrać długą piłkę. Czy z Rafałem Leszczyńskim udałoby się tego uniknąć? Nie wiem, myślę, że dużo pierwsze, zwłaszcza w tej drugiej połowie, wynikało tego, że nie mogli się tą piłki utrzymać. To nie było kwestia bramkarza, zwłaszcza, że pierwsze połowie, tak mi się wydawało, że w racji tego, że byliśmy bardzo pewni siebie, zaczęliśmy już trochę się bawić z tą piłką i te wszystkie piłki traciliśmy i jedne, dwie okazje przeciwnika wynikały z tego, że po prostu bawiliśmy się polu karnym, zamiast tą piłkę wydłużyć i tą niebezpieczeństwo na ten moment po prostu ogarnąć. Nie, myślę, że pierwszej połowie graliśmy, tu miał grał doskonale nogami, wszystko wychodziło. Drugi połowie myślę, że my jako zespół nie mogliśmy się utrzymać, bo wszyscy razem nie wiem, to rzucał na bramkarza. Jeszcze chciałbym zapytać o skrzydłowych, dlatego że obaj postawi skrzydłowi się z żółtymi kartkami. To jest kwestia przemotywowania, czy no po prostu tak agresywny styl gry Śląsk będzie prezentował? No jeśli mieliśmy derby, to mówię, to żółta kartka, nawet dzisiaj dwie żółte i po prostu czerwona też by było coś normalnego, także nie jest to co po prostu jesteśmy agresywni. Myślę, że dzisiaj jako zespół byliśmy agresywni, walczyliśmy i to także, że to jest, uważam, że może nam pokazano więcej żółtych kartek niż przeciwnikowi. Jeszcze chciałbym u Patryka Olsena zapytać, bo dziś widzieliśmy go bardziej defensywnej odsłonie niż do tej pory we Wrocławiu się nam pokazał. To jest pana pomysł na niego jako taki defensywny pomocnik, który dużo przycina bardziej defensywnie? No to jest, dla mnie to jest nominał szóstka, numer 6, który kreuje grę i broni, jest agresywny. Także kto Olsen wyżej, no, nie jest taki mobilny w tym naszym ustawieniu, jak jest mobilny Hiek albo Schwarz, Łyszczarz, także na pewno tam Olsen jest takim punktem, tak się mówi, fix, który jest równowagiem tego zespołu. Pan Kulewski, Śląsk, wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać, o czym sobie pan wspomniał, ta organizacja gry też w defensywie, bo to się rzucało w oczy, się od dawna nie zachował czystego kąta, dawno też nie zagrał na 0 na wyjeździe. Czy to był taki punkt, na który też pan zwracał uwagę przed tym meczem, że fajnie byłoby zacząć tę współpracę właśnie takiego konkretu? No tak, zgadza się, ma pan rację. Na pewno chcieliśmy, mówię, się gra piłce nożne, no, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to po prostu jedno. No nie, spokojnie. Proszę. Przepraszam. Nie, można porozmawiać zaraz z nowymi. No chodzi o to, że ta organizacja gra w dzisiejszych czasach jest podstawowa. Dzisiaj jak się strzeli jedną bramkę, no to już jest dużo. Czyli znaczy, świadczy o tym, że my jak stracimy jedną, to musimy strzelić dwie, a dzisiaj strzelić dwie bramki, no już wszyscy wiemy, że nie jest łatwe. Także ta organizacja gry, tylko chodzi o to, żeby ten zespół obrony, czy cały zespół dał czas atakowi, czy zespołowi, żeby strzelić tą bramkę. Czy to jest 80, zawsze jakieś 0-0 jesteśmy bliżej tej wygranej niż tej przegranej. Także ten element nam jest podstawowy, na którym będziemy zwracać uwagę. I to taki po prostu fundament, może taki pierwszy kroczek dzisiaj, na czym dalej chcemy budować drużynę. Chciałem też zapytać o ocenę występu Javiera Hejka, który wybiegł w podstawowej jedenastce. Może był takim pewniakiem do tej podstawowej jedenastki na ławce Adrian Łyszczaszek, jak tam ten występ. No, tak, no Hejka dzisiaj
Wiwalczy miejsce w składzie na przygotowaniach. Ja nie jestem trener, który bardzo patrzy na nazwiska, tylko patrzę na to, co się dzieje na zajęciach treningowych i tam oni mają dać taki znak, czy są warci, żeby występować w 11. Postawiliśmy na chwilkę, pomimo tego, że dwójkę młodzieżowców, nie chcieliśmy dalej zmieniać ten przepis, który niedawno wyszedł. Po prostu tak chcieliśmy zagrać, tak zagraliśmy. Pierwsze połowę myślę, że bardzo dobrze, drugą połowę już trochę zgasł, dlatego Adrian Wyszcza, że każdy z nich, mówię, to dla mnie nie ma takiej postawy zawodników, każdy z nich codziennie walczy o coś i na pewno, tak jak wspominałem, ci, którzy według nas będą najlepiej wyglądali, no, będą grali i to i tyle. Dziękuję. Jakub Guterka, Stawowska. Pamiętam, że dwa króciutkie pytania. Przede wszystkim, czy panu podczas tego powrotu do Ekstraklasy towarzyszyły jakieś emocje po tej przerwie? I właśnie jak pan do tego podszedł? Czy zupełnie na chłodno? Nie, ja bardzo się bardzo takich różnych wywiadach zawsze mówi, że nie jestem szkoleniowcem w ligi, tylko zespołów. I tak jak jakiś zespół jest dla mnie ciekawym projektem, tak po Lechu mogłem poczekać na jakiś klub z Ekstraklasy, ale było różnych ofert, a wybrałem ten, która na ten moment dla mnie była ciekawa. Tak samo jak teraz Szczecin, Wrocław, gdzie było innych rozmów, wybrałem ten projekt, nie względu na ligi. Nie ukrywam, że się cieszę, że jest to Ekstraklasa, ale to nie jest... Także na pewno dzisiaj taki pierwszy moment i bardziej to, co się działo w klubie, jak widać, jak ten klub i ludzie, pracownicy klubie i kibice żyli tym derbami. Nie ukrywam, że byłem bardzo taki znerwowany, ale bardziej taki jakby przed meczem, że były takie emocje, że chciałem to, a jak już mecz zaczął, to już tak jakby tutaj było na codziennie, także... Idziemy dalej. A drugie pytanie o Konrada Poprawy, bo dla mnie to osobiście chyba było największe zaskoczenie w pierwszej jedenastce mimo wszystko. Czym pana tak piłkarsko przekonał do siebie, bo on już tutaj dostawał szansę, raz było lepiej, raz było gorzej i dzisiaj znów dostał kolejną szansę w Śląsku od pana. No tak, Konrad Poprawa, tak jak powiedziałem, no to ja tych ludzi nie znałem. Ten okres przygotowawczy, który spędziliśmy razem, no tak jak mówię, zawsze przychodzi na witrony, jest jakaś nowa kartka do opisania i każdy z nich pisze swoją historię. Uważam, że Konrad bardzo dobrze grał w tych sparingach. Nie jest to dzisiaj taki nowoczesny obrońca, którego, czy on dobrze prowadzi piłki, tylko czy ten obrońca broni. I czy on po prostu nie da, żeby ten napastnik strzelił bramki, a później będziemy rozmawiać o tym, czy on umie prowadzić, czy on umie grać, czy on umie strzelać. Także na pewno ten pierwszy element, który byłby bardzo ważny dla nas, to, że on broni. I Kona dzisiaj Doleżalowi nie dał dużo do pogrania, przez też zmiana Doleżała i danie grania młodym Adamskiemu. Także z tego elementu się wywiązuje bardzo dobrze i jestem z niego zadowoleni. Także będzie dostawał kolejne szanse, albo ktoś inny dalej, ale to na ten moment jesteśmy z niego zadowoleni. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę. Chciałem zapytać o 61 minutę i trzy zmiany, które Pan dokonał. Można było mieć wrażenie, że wejście trzech świeżych zawodników doda takiego impulsu i takiego mocnego uderzenia Śląskowi. Tymczasem to był ten okres, kiedy to Zagłębie przyjęło inicjatywę i jakby zabrakło takiej, wbrew pozorom, świeżości Pana drużynie w tym momencie. Z czego to wynikało? Czy po prostu zmiana ustawienia, inni zawodnicy, kwestia zgrania? Nie, myślę, że wszystkiego po trochu. Też jak najgorsze są te zmiany. To jest to, co mecze zmienia i tak zaryzykowaliśmy, bo chcieliśmy też dać taki impuls zespołowi, że chcemy ten mecz wygrać, że po prostu nie, że będziemy czekać, dać trzech ofensywnych zawodników, czyli i Adrian Wyszczerz i Jeboa. Widać było, że Jeboa zaczął bardzo fajnie, bo to oni tak naprawdę pomieszali tą obronę z Zagłębia, tam się coś działo, tylko jednak zabrakło tego zgrania, bo nie ukrywajmy, że z nami bardzo krótki czas.
Erik też wszedł w bardzo długim momencie, miał trzech, a czterech obrońców bardzo wysokich, bardzo agresywnych, w tym tydzień jest łatwo wejść, licząc na to, że to jest pierwszy mecz ligowy, z ławki jest inny rytm, widzieliśmy po tych zawodnikach, których zmienialiśmy, jak oni też odjechali ciężko, no to jest coś zupełnie innego, zderzyć się z takimi emocjami, a nie taki sparing, który tych emocji nie ma, te dodatkowe emocje dodatkowo wyczerpują organizm, także wszystkiego po trochu, ale są elementy, na których pracować, są elementy, które też budzą nadzieję na dobre jutro. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Jeśli nie, panie trenerze, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.